Witam Was serdecznie. To kolejny podcast serii Dachowski Pyta. Ostatnio z Aleksem rozmawialiśmy o tym, czym jest trening, czym jest dobry trening, są wzorce ruchowe, co trzeba zrobić, żeby lepiej odczuć trening. Jeśli tego jeszcze nie słyszałeś, to zapraszam Cię serdecznie na wszystkie platformy streamingowe, takie jak Spotify albo iTunes, gdzie możesz tego podcastu odsłuchać. A dzisiaj kolejny odcinek, trochę jubileuszowy, bo to chyba 70. odcinek serii Dachowski Pyta. No i jak zawsze wyjątkowy gościa, a jest nim dzisiaj Rafał Krasicki. Witam. Rafale, cześć, dziękuję Ci za poświęcony czas, to było pierwsze. Ja dziękuję za ten podcast. Powiedz mi, czym Ty się zajmujesz i co robisz na co dzień? Wiesz co, to nie jest żadne odkrywcze stwierdzenie. Jestem fizjoterapeutą i na co dzień zajmuję się pacjentami, głównie kręgosłupowymi, w przychodni lekarzy wojskowych w Warszawie. Ta przychodnia jest znana mi tylko z jednego nazwiska. I to przepraszam, ale nie twoje. Grzegorz Balik. Tak, bo to był nauczyciel. Tak, Grzegorz Balik był człowiekiem, któremu zawdzięczam to, że dołączyłem do teamu przychodni 12 prawie lat temu. I mimo, że Grzegorz właśnie niedawno przeszedł na emeryturę, to wciąż... Tak, przyjmuję pacjentów. Przyjmuję, co prawda raz czy dwa razy w tygodniu, no bo jako rasowy pracoholik nie jest w stanie rozstać się z robotą, dlatego jest piętro niżej pode mną od wielu, wielu lat. Dobra, czy pamiętasz, dlaczego wybrałeś w ogóle kierunek fizjoterapii? Skąd to się wzięło u ciebie i dlaczego zostałeś fizjoterapeutą? Tą historię zna każdy, kto był u mnie na kursie i powtarza ją za każdym razem na początku. Mianowicie ja tak circa od 5 roku życia wiedziałem, kim będę. Ujejku, to jest coś niesamowite, bo większość osób mówi tutaj, że miało kontuzję i spotkało się z fizjoterapią pierwszy raz na swojej kontuzji, a ty co, miałeś kontuzję w wieku 5 lat? Ta historia ma swój ciąg dalszy. No to jedziemy. Tak, otóż ja w wieku 5 lat zostałem zdiagnozowany, a właściwie moje objawy zostały poskładane w całość i przypisano mi chorobę Pertesa, czyli jałową martwicę głowy kości udowej obustronną. I od tego momentu, czyli od 5 roku życia, zaczęła się moja tułaczka po szpitalach, która skończyła się też gdzieś około 11-12 roku życia. W międzyczasie przeszedłem dwie operacje, no i tak to właściwie wzrastałem w otoczeniu fizjoterapeutów i ortopedów. Jak powiedziałem, że ja zawsze wiedziałem, kim chcę zostać, to tutaj postawiłem przecinek, a nie kropkę, ponieważ nie udało się zostać tym, kim chciałem zostać i zostałem fizjoterapeutą. Czyli chciałeś być lekarzem? Chirurgiem. Chirurgiem. Zdecydowanie. Dlaczego? Wiesz, ja wzrastałem. Ja się po prostu od 5 roku życia tułałem po szpitalach. Ja miałem non-stop ortopedów wokół siebie, w miejscu, w którym mieszkałem, ponieważ pochodzę z Opolszczyzny i mieszkałem w malutkiej miejscowości, w którym były 3 główne miejsca pracy. To była jakaś fabryka obuwia, fabryka mebli i Opolskie Centrum Rehabilitacji, które istnieje po dziś dzień. Więc większość moich przyjaciół to fizjoterapeuci lub związani coś tam z medycyną ludzie. No i ja też wzrastałem właśnie w takim otoczeniu, więc te dwie rzeczy połączone ze sobą, czyli otoczenie plus chyba ta osobista przygoda z fizjoterapią, czy też w ogóle z medycyną, sprawiły, że przesiąkłem. Okej, to pójdźmy trochę teraz już trochę z mięsem w tym podcaście. Powiedziałeś, że miałeś dwie operacje. Powiesz, na czym polegały? Operacje były stosunkowo proste, ponieważ w chorobie Pertesa mamy do czynienia z sytuacją, gdzie głowa kości udowej po prostu sobie obumiera. Traci swoją sferyczność, wiadomo, jest sklepywana trochę jak takie rozżarzone żelazo. I są właściwie dwie drogi. Wczesna interwencja, na przykład operacyjna, lub też rzeczywiście leczenie zachowawcze, które wówczas okazało się w moim przypadku akurat no, niezbyt skuteczne, właściwie przynajmniej dla jednego biodra. I teraz także możesz wybrać zabieg operacyjny i taki dzieciak jest od razu sprowadzany, że tak powiem, na ścieżkę normalnego wzrostu, normalnej aktywności, ponieważ ma tam to biodro zabezpieczone. Natomiast w moim przypadku te zmiany zaszły już na tyle daleko, że w czasie tego nieprawidłowego mimo wszystko leczenia zachowawczego, że ortopeda jakby zaproponował moim rodzicom zabieg
A, nie stricte korekcyjny, ale taki, który miał odtworzyć trochę stabilność miednicy poprzez przeniesienie krętarza wielkiego wraz z mięśniami troszeczkę niżej, aby naciągnąć te mięśnie. Drugim razem nie dokładnie pamiętam, co oni tam robili. W każdym razie to była taka, no powiedzmy sobie, kosmetyka. Tam bezpośrednio biodra samego stawu to nie dotyczyło. To biodro jest strasznie, później takie... Tak. Nie, no, jedyne co pamiętam, tak się budziłem po zabiegu i tyle. No dobra, a z perspektywy czasu, dzisiaj, jakbyś miał takiego pacjenta, jakim ty byłeś i powiedzmy, no muszę powiedzieć, że dalej jesteś pewnie, to co byś mu polecił? Czy ta operacja była dobrym kierunkiem i uważasz, że to było jedyne wyjście? Czy dzisiejsza wiedza i twoje gdzieś jakby, no w cudzysłowie przekonania, dają ci opcję, że postąpiłbyś zupełnie inaczej? Przekonania tutaj chyba niespecjalnie mają miejsce. Wiemy dlaczego. Dlatego w cudzysłowie. Tak jest, mocno w cudzysłowie. Natomiast powiem ci tak, ja na ten temat pisałem pracę magisterską. Jasne, to była najłatwiejsza rzecz, jaką mogłem zrobić. Nie tak. Tam kolejna tysięczna praca na temat bólu odcinka lędźwiowego, tylko jak powiedziałem to profesorowi Żołińskiemu na WAM-ie, bo tam kończyłem, że chciałbym pisać na ten temat. On mówi, synu, to taki temat wymagający. Mało literatury. Ja miałem wtedy olbrzymie szczęście współpracować z doskonałym, moim zdaniem, ortopedą dziecięcym Sosnowca, z doktorem Pasierkiem, który udostępnił mi wszystko, co miał na ten temat. Książki, których absolutnie nigdzie bym nie dostał, bo kosztowały pewnie majątek. Masę materiałów, masę godzin przegadanych z nim na dyżurach. I tak ta praca powstała. Natomiast jakby mój wkład był tylko taki, że od tej strony fizjoterapeutycznej. Natomiast wracając do twojego pytania, są wciąż dwie drogi leczenia, operacyjna i zachowawcza. Każda ma swoje miejsce, prawda? Natomiast rzeczywiście to, na co zwrócił mi dr Pasierbek wówczas uwagę, mówi, że jakby ten paradygmat, że tego biodra w związku z tym, że ono jest rozmiękczane, prawda, w tym procesie martwiczym, nie wolno obciążać. On spędził naprawdę wiele, wiele lat na tym, aby przekonywać młodych lekarzy, że jednak obciążanie tej głowy kości udowej jest w porządku. Tylko jest jeden warunek. Taka głowa musi znaleźć się w panewce, zdrowej panewce, ponieważ nawet jeśli jest miękka, a panewka nienaruszona, pozostawia, ma swoją sferyczność, wówczas obciążanie takiego biodra, nawet jak ono rozmiękka, to w czasie, kiedy ono się będzie regenerować, to tak jak budyń, który nalewasz do salaterki, przyjmie w końcu kształt salaterki. Tak samo ta głowa kości udowej ma szansę się zregenerować i zachować swoją sferyczność, a o to w tym wszystkim chodzi. Bo to trochę trzeba tak powiedzieć, że use it or lose it, czyli jeżeli ty nie będziesz tego używał, tego biodra, no to ono nie będzie miało szansy w ogóle wykształcić, więc tak, obciążanie tutaj byłoby okej, nie? Zwróć uwagę, że my mówimy tutaj tylko i wyłącznie o stawie, ale co z takim, bo słuchaj, problem dotyczy głównie chłopców w skali 5 do 1. W wieku tak. Między 5 a 8 rokiem życia, tak? Statystyka. Wtedy dzieciaki potrzebują mnóstwo ruchu. Gdybyś zobaczył moje zdjęcia z tamtego okresu, kiedy byłem leczony gipsami Petriego, ja spędziłem rok w gipsie. Obie nogi od pachwin po palce. To moje nogi po wyjęciu z gipsu miały taką grubość, natomiast mój tułów był jak moja głowa w stosunku do tych nóg, prawda? Bo się po prostu nie ruszałem. Natomiast w tym wszystkim chodzi o to, aby dziecku zapewnić normalny rozwój. Dlatego też, jeżeli operacja jest w stanie poprzez chociażby plastykę miednicy, czy też panewki, ładnie pokryć tą głowę kości udowej, to takie dziecko bardzo szybko wraca do normalnej aktywności. I naszą rolą jest po prostu pokazać tylko, jak utrzymać prawidłową ruchomość i stymulować tego dzieciaka do normalnej. To ostatnie pytanie kończące ten temat, bo nie chcę tu wchodzić w twoje choroby, to kto jest takim jakby... ostatnią deską, znaczy ja to mówię inaczej, wskazaniem do operacji. O tak, co ludzi powinno powiedzieć o tym, że operacja w tym przypadku jest akurat konieczna i jest jedynym słusznym leczeniem? Pytasz o chorobę Pertesa? Tak. Tylko i wyłącznie decyzja ortopedy, który to robi. Okej. Okay. W 100%. A objaw? Masz jakiś objaw taki, który powinien ludzi jakby dać czerwoną lampkę, że to jednak idzie w złym kierunku? Powiem ci, że podobnie jak w ZSSK, kiedy mówimy, że to jest mężczyzna biały w około 30 uszczypuszka, oskarżający się na ból w okolicy stawów krzyżowo-biodrowych, u dzieciaków jest to samo. Jest to chłopak w wieku między 5 a 8 rokiem życia, utykający, męczący się i zwracający o dziwo ból, uwagę na ból kolana, a nie na biodra. Okej. Okay. Tylko tyle mogę powiedzieć. Tyle. No dobra, to jedziemy dalej. Pamiętasz takie szkolenie, które jakoś strasznie zmieniło twoją wizję świata? Jeżeli nie było to szkolenie, to co to było? Co
czy ty od razu rzeczy, które nawet dzisiaj robisz, widziałeś na uczelni, czy jednak nie, było nie. to coś innego? Ja skończyłem najpierw studium medyczne, czyli miałem sporą dawkę pracy z pacjentami, prawda? Dopiero później poszedłem na studia. I tak jak studium rzeczywiście dawało wówczas takie spore przełamanie, jeśli chodzi o kontakt z człowiekiem i możliwość pracy, basic, totalny, prawda? Ale mimo wszystko, tak, studia wspominam średnio, wówczas uczelnia raczkowała, jeśli chodzi o fizjoterapię, no bo to była uczelnia medyczna, więc ta kadra też chyba niespecjalnie wiedziała, czego nas uczyć. Zajęcia z anatomii w prosektorium to było jedyne, co po tylu latach wciąż pamiętam. Natomiast jeśli chodzi, bo jakby ja zacząłem studia, o ile dobrze pamiętam, w 2001 roku. Kaltenborna zacząłem również około 2001 roku. Więc jakby równolegle te dwie rzeczy we mnie wzrastały. A zwróć uwagę, że to był jak przełom 90. i 2000 lat. To tak naprawdę na rynku nie było zbyt wiele opcji, prawda, na które może się zdecydować. Był kurs doktora Rakowskiego, był Kalti, Placman. I mówimy o tych rzeczach, o których ja właściwie słyszałem. O niczym innym specjalnie nie wiedziałem. Natomiast no, Kalti był takim, no to był prestiż, prawda? Mega dokładny i tym podobne. O tym moglibyśmy też godzinami dyskutować, na ile jest to potrzebne. Zaraz będziemy. Aha. więc ten kurs zdecydowanie mnie ukształtował, ale przełomem było OMT. Jakbym dzisiaj nie spoglądał na OMT, na niedociągnięcia, ale to była pierwsza edycja. To są błędy wieku dziecięcego, prawda? Powiedz jeszcze OMT, bo nie wszyscy się szalili pewnie, co to znaczy. Ortopedyczna terapia. OMT to jest skrót, ortopedyczna terapia manualna. To nie jest żaden tytuł, jak niektórzy jakby to próbują rozpoznawać. OMT to jest po prostu skrót, ortopedyczna terapia manualna, które jest takim podyplomowym szkoleniem w fizjoterapii, bo to jest istotne, w fizjoterapii dla fizjoterapeutów, które tak naprawdę już pomija aspekt twórcy metody, bo w OMT nie skupiamy się kompletnie już na metodzie. OMT macie rozwinąć w różnych aspektach, prawda, pracy, bo to jest i kontakt z pacjentem, i zagadnienia naukowe, otworzyć ci głowę. To tam już technicznie specjalnie się nie rozwijasz tak mocno, bo jeżeli ktoś naprawdę ma ten drive i pracuje, no to rozwija się na co dzień. OMT macie troszeczkę ukierunkować i otworzyć kilka nowych okienek i pokazać ci, gdzie jeszcze masz braki. Ja z OMT zdecydowanie pamiętam, jeśli już to nauczycieli, i tutaj chyba najważniejszy to Marku Patelma, Finn z Uniwersytetu z Tampere. Niesamowicie skromny człowiek, niesamowicie dobry technicznie i człowiek, który jako jeden z nielicznych ze wszystkich nauczycieli, których miałem w życiu okazję spotkać, umiał powiedzieć z uśmiechem: nie wiem, nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie. Czyli nie było w nim chojraka. To był po prostu skromny człowiek, który jak czegoś nie wiedział, nie wiem. Tak odpowiadał. Powiedziałeś tu jedno zdanie, które trochę pociągnę dalej. Perfekcyjnie idealny w technice. Co to znaczy dla fizjoterapeuty? Bo no, powiedzmy za chwilę uderzą obrońcy EBM-u, czy ludzie, którzy gdzieś tam w tym bardzo mocno siedzą, no i powiedzą, że nie ma udowodnione jakby, nie wiem, kąta natarcia, czy manipulacji, pod jakim kątem najlepiej wychodzić, a ma być noga. Są to trochę nasze przyzwyczajenia, albo to, co widzieliśmy u naszych nauczycieli. Więc co znaczy perfekcyjnie, idealnie, dokładny w fizjoterapii? Ja się tutaj posilę tym, co próbuję ludziom tłumaczyć, jak pokazuję im rzeczy, które ja robię. Jakby pierwszym zdaniem, które się wówczas pojawia, jest to, gdzie mówię: nie próbuj wykonywać tego tak jak ja. Różni nas wszystko. Moja budowa ciała kontra twoja budowa ciała. Moje doświadczenie, wyobrażenie, czucie, tysiące wykonanych tych ruchów kontra twój proces uczenia się. Zrób to według zasad, a niekoniecznie tak jak ja. Bo ja nie robię rzeczy, które dokładnie nie odwzorowuję rzeczy, które pokazywali mi moi nauczyciele. Ja je po prostu zaadaptowałem do swoich umiejętności, do swojej budowy ciała, do warunków, w jakich pracuję. Więc jeśli mówimy o tym, czy o takim dokładnym odwzorowaniu tego, jak widzieliśmy to u naszych nauczycieli, to jest to absolutnie na nie. I do tego ludzi zachęcam. Wracając już do tego, czy... A to nie warto... daje, czy muszę ci przerwać, tyle, przepraszam. No. Daje to możliwości jakby zrobienia dużej ilości błędów? Nie, ale jest to najprostsza droga do tego, żeby popadać we frustrację, że w kółko ci nie wychodzi. Tak. Okay. Ale ma nie wychodzić. Na początku? No będzie, tak, zdecydowanie.
przez pierwszy rok, dwa jesteś w rozkroku. Znaczy, próbujesz robić rzeczy po nowemu, a później nie, no nie wychodzi. Ale przecież, wiesz, bo pacjent przychodzi do nas z pewnym problemem, tak? Jego nie interesuje tak naprawdę sposób, w jaki ty to wykonasz. Pacjent jest sfokusowany na swoim stanie funkcjonalnym. Między nami jest kontrakt. Pacjent ma pewne oczekiwania, a ja odpowiadam na to, czy jestem w stanie temu sprostać. Tutaj technika jest kwestią drugorzędną. Czy to będzie... No bo popatrz, o jakim specyficzności mówimy w tym całym wachlarzu technik wykorzystywanych przez fizjoterapeutów, skoro możemy rozmawiać o tych najtwardszych, czyli chociażby manipulacji i o terapii czaszkowo-krzyżowej. No, powiedzmy, fizjoterapeuci w to weszli. Jest kilka, osób, które nie lubi terapii, strasznie terapii kraniosakralnej. Mhm. No tak, tak, ja próbowałem. Jak wysyłałem ci moje CV, tam prawdopodobnie zauważyłeś, że... Jakby... Widziałem. Tak, ale to przez ciekawość. To przez ciekawość BMK organizowało kurs Apledgera, było dofinansowanie z Unii, dostałem cynk. Dlaczego nie? Wydawało mi się to ciekawe wówczas, ale wiesz, ciekawość i później zderzenie z rzeczywistością, a później sam zaprosiłem do Polski dla naszej grupy pod wezwaniem, o której chyba Ewelina wspominała, Tyszko Bury. Zaprosiłem Colina Duff, byłego dyrektora Brytyjskiej Szkoły Osteopatii, któremu przypisuje się sprowadzenie tej osteopatii czaszkowej do Anglii, właśnie po to, żeby nam zrobił szkolenie na ten temat. Przyjeżdżał tutaj dwa lub trzy razy i to był już kosmos. A kosmos, jeżeli mogę użyć tego stwierdzenia, to już dla mnie za dużo. A przełomem w tym wszystkim było to, jak kiedyś pracowałem u pacjentce, pani pediatra, natchniony po jednym z kursów czaszkowych, trzymam jej te ręce na głowie, próbując coś wyczuć. Pani tak leży spokojnie, spokojnie i nagle podnosi wzrok i mówi: halo, jest pan tam? To był moment, w którym podjąłem decyzję. Nigdy więcej. To ja się po prostu tego nie nadaję. Okay. No, bo jest za szybki, czy innych osób? Widziałeś skuteczności. Nie, no, można czegoś nie czuć, a może coś być skuteczne, no bo nie wszyscy mają czucie w łapkach i nie wszyscy będą dobrze wyczuwali pewne rejony ciała, czy nie wiem, czuli układ nerwowy pod palcami, a inni powiedzą, że to czują. I teraz kwestia, czy to jest wina tego, że załóżmy, nie poświęciłeś 1000 godzin, w cudzysłowie, na to, żeby, bo tak się mówi, że to jest wtedy ekspert od danej dziedziny, na zgłębianie terapii czaszkowo-krzyżowej, czy za szybko się poddałeś, dlatego było to nieskuteczne, czy po prostu ta metoda nie ma szansy na działanie, bo nie ma? Odpowiem ci tak. I wkrótce potem, ja wtedy bardzo dużo czytałem. Ja spędzałem naprawdę pół nocy na szukaniu różnych materiałów. Ja po dziś dzień mam, myślę, że gdzieś z 200... gigabajtów różnych książek, artykułów na dysku D. I naprawdę sporo z tych rzeczy przeczytałem. I tam wśród tych artykułów jest jeden, ja nie potrafię teraz dokładnie tytułu przytoczyć, ale opisywał zjawisko, które z angielska nazywa się ideomotion, czyli ruch wyobrażony. Mhm. I ten artykuł bardzo rzeczowo, fajnie próbował pokazać, iż wiele rzeczy, które my opisujemy jako o, tu czujesz to, tamto, jest wyobrażeniem tego ruchu, a nie faktycznym ruchem. I wydaje mi się, że to też jakby zmusiło mnie do przemyślenia tego, czy ja chcę w to wejść. Zwłaszcza, że ciężko się skacze między jednym a drugim. Między czaszkową, a nieco, ja nie lubię tego słowa, twardszymi technikami, cokolwiek to oznacza. Okej. Okay. Czy Kaltenborn może nadążyć za tym, co się dzisiaj dzieje w nauce? Czy on ma być, czy rzeczy, które wtedy były udowodnione, masaż poprzeczny na ścięgna, czy możemy dalej to w tym być, czy musimy trochę ten Kalten unowocześniać i brać trochę z innych, no z innych dziedzin, czy z innych teorii, czy z innych kursów, czy jednak musimy wrócić wszystko do kosza? Ależ ja się cieszę, że zadałeś to pytanie. Naprawdę. Całkiem niedawno, bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie. Całkiem niedawno odbyła się online konferencja międzynarodowa nauczycieli Kaltenborna, której takim głównym gospodarzem był John Kraus z Oakland, z Uniwersytetu. On jest tam wykładowcą, nie wiem, czy ma profesora, czy też nie, ale jest również w zarządzie. I ja życzyłbym sobie naprawdę, nie wiem, czy będziemy mogli to zrobić, ponieważ tam trzeba po zalogowaniu na stronie
no, można oglądać całą tą konferencję, wszystkie wykłady i wystąpienia. Znaczy super, jak podasz link, to ja wtedy wszystkim, którzy będą chcieli, to wyślę. Nieprawdopodobna przemiana moim zdaniem. Ja zgaduję teraz, być może ma to związek z, no, ostatnie lata odeszli i Freddy, i Olaf, których miałem przyjemność poznać i kilka razy się z nimi rzeczywiście spotkać. Być może oni z racji wieku i takiego dziedzictwa nie chcieli zgodzić się na wiele rzeczy. Niemniej jednak to jest pełna otwartość. Absolutnie pełna otwartość. Trudno podważyć biomechanikę w tym wypadku. Więc w Kaltenborne zawsze było tak, jeżeli ktoś otworzy choćby pierwszą edycję tej książki Freddy'ego, to zauważy od razu, że jest to metoda inkluzywna, to znaczy taka, która korzysta z osiągnięć innych metod. I Freddy nigdy się z tym nie krył, tylko on zawsze powtarzał, no ale pokaż mi, że to działa. Jak to wykorzystasz? Jak to wykorzystasz, prawda? Natomiast no, rzeczywiście nie pozwala on zbyt dużo mieszać w tym wszystkim, bo ludzie mają różne ciągotki, prawda? Nie chciał zrobić z tego takiego tygla, a jednak mieć pewien trzon, wokół którego jak te elektrony ludzie ze swoimi pomysłami wędrują, jeżeli one się tylko rzeczywiście kleją do kupy i mają fajne potwierdzenie, a nie jest to opinia, tylko fakt, to on, myślę, że bardzo chętnie w to włączał i część nauczycieli była na tyle odważna, że robiła to już wcześniej. Część, wiem, że posypią się gromy, mimo wszystko osiadła na laurach i tłukła przez 30 lat to samo. I myślę, że stąd wzięła się ta opinia. Natomiast uważam, że jeśli chodzi o podwaliny i rozwój mój, czy też moich kolegów, z którymi przecież przez te wszystkie lata się uczyłem, no to zwróć uwagę, myślę, że w większości szkół osteopatii dzisiaj w Polsce są absolwenci kursów Kaltenborna. Taki materiał. No. No dobra, to mogę powiedzieć, że osoby, które były 15 lat temu na Kaltenie, muszą go powtórzyć? Czy mogą go powtórzyć? Czy powinni go powtórzyć? Nie. Nie, bo to jest nie. Basic, to jest wprowadzenie. Natomiast my dlatego w PSOTM-ie, w Polskim Stowarzyszeniu OMT, w którego zarządzie jeszcze zasiadam, stworzyliśmy Akademię OMT, aby ludzie nie musieli robić kroków w tył, tylko mogli się dalej rozwijać i tam jak gdyby już nie w oparciu o metodę, tylko o pewne założenia, których wymaga od nas IFOMT, czy ta Międzynarodowa Federacja, w oparciu o te założenia staramy się realizować program autorski, przyznam szczerze, bo tam są ogólne założenia, prawda, które powinny znaleźć się w programie, więc jakby staramy się, aby to było i ciekawe, i mocno rozwojowe. Więc teraz najtrudniejsze pytanie. Daj. Jesteś gotowy? No. I jak robisz tą manipulację, to coś strzela. Powiedz mi, co to strzela. Mieszanka powietrza i płynu. Po prostu. Po prostu. Wiesz, Michał, problem polega na tym, że... Czy inaczej, to może inaczej. To powiedz jeszcze inaczej. Czy my musimy jeszcze wiedzieć, co strzela? Czy to jest w ogóle nam potrzebne? Czy sam strzał nie jest jakby... No bo jest badanie naukowe, pewnie nieraz widziałeś, nieraz było cytowane, że ludzie jakby robili pstryk i ludzie czuli się lepiej. Teraz ten pstryk leczy, czy nie leczy, nie? Ale słuchaj, no ludzie czują się lepiej nawet jak podczas, kiedy manipulacji tobie koska strzeli. Oni myślą, że to u nich też się czują lepiej. No więc, tak, że to u niego, nie? Więc to przekonanie... Ale w ogóle do czego my zmierzamy? Czy chcemy, aby pacjent tylko czuł się lepiej, czy chcemy wywołać jakiś efekt, pokazać mu, okej, od teraz możesz więcej, nie? Bo patrz, ja we wstępniaku do Akademii OMT napisałem takie zdanie, że terapia manualna padła ofiarą swojej nazwy. Stricte pasywna. Okay. To jest największa bzdura. Mm-hmm. Terapia manualna jest częścią fizjoterapii i tak z niej korzystamy. Tak. Jako narzędzia w fizjoterapii, a nie zamknięcie się bańki, w której tylko i wyłącznie nasza cudowna dłoń jest w stanie poprawić stan tego pacjenta. Przecież mamy tysiące zmiennych, z którymi pracujemy, począwszy od relacji z pacjentem, jego zaufania do nas, poczucia, że jest w dobrych rękach, po dajmy tą manipulację, jeżeli tak bardzo jej potrzebuje, ale nie na życzenie, tylko tłumaczymy, okej, to miejsce wydaje mi się, że szybciej pójdzie, jeśli uda się to uruchomić. Jak się nie uda uruchomić, to nie jest żadna tragedia. Idziemy dalej, robimy to na kilka innych sposobów, bo tym celem nadrzędnym jest to, aby ten pacjent wstał, aby mógł się lepiej ruszać,
poczuł, że może, tak? I krok dalej, czyli namawiamy go, żeby utrzymać ten efekt, musi podjąć aktywność fizyczną, bo tylko sam jest w stanie to utrzymać. Nie tyle przychodząc do nas, co właśnie zająć się sobą na co dzień albo tam ze 3 razy w tygodniu, niekoniecznie w naszym gabinecie. Chodzi o to, że jakby to jest ten holizm, tak jak ja go postrzegam. To znaczy od pacjenta, któremu pomaga interwencja bierna, kończąc na pacjencie, który zmienia swoje nawyki żywieniowe dotyczące pracy, odpoczynku, ergonomii i codziennej aktywności, czy też powiedzmy tygodniowej aktywności fizycznej. To jest dla mnie holizm, prawda? I tak jakby ja wyłączyłem terapię manualną do fizjoterapii, a nie wyciągnąłem ją i się w niej trzymam. Okej, czy my możemy skończyć z pacjentem terapii na terapii biernej? Możemy jakby skończyć cały proces leczenia na kliknięciu, cokolwiek pytasz, to kliknięcie miałoby znaczyć? Czy pacjenta, czy fizjoterapeuty? Czekaj, bo też przerwało mi strasznie. Pytasz z punktu widzenia pacjenta, czy fizjoterapeuty? Czy możemy skończyć? No to zróbmy z obu, no bo jakby pacjent po tym kliknięciu czy po terapii manualnej może być po prostu zadowolony i powiedzmy odczuwa mniejszy ból. Czy według nas, fizjoterapeutów, ogólnie patrząc, czy według naprawdę ciebie, to powinien być koniec terapii, ok, czuję się lepiej? Czy obopólna korzyść będzie, jeżeli pójdziemy gdzieś krok dalej w coś? Im powiedz, jeżeli tak, to w co? Zwróć uwagę, że parę minut temu powiedziałem, że to jest swoisty kontrakt między tobą a pacjentem, czy też między nami a pacjentem. Pacjent przychodzi z konkretnymi oczekiwaniami. Pół biedy, jakie ma, prawda? Gorzej, jakich nie ma. I ma swoje wyobrażenia. I ma swoje wyobrażenia na tym, jak to będzie wyglądać i czego może się spodziewać, prawda? Stąd też te wszystkie mity, które narosły przez dekady albo i nawet dłużej. Więc z mojego punktu widzenia, jeżeli pacjent jest sprawny i nagle rano się obudził i tam głową specjalnie nie może ruszać czy czymkolwiek, no to terapia bierna, jeżeli mu tą głowę rozrusza, a ten pacjent i tak chodzi 3 razy w tygodniu na basen, 2 razy w tygodniu, gra w siatkówkę, to co mu chcesz zaproponować jeszcze? Martwy ciąg na dodatek? Więc jakby no, tutaj musimy patrzeć na to, kto do nas przychodzi. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który ostatni raz ćwiczył, mając lat 60 i ostatni raz ćwiczył w liceum tuż przed maturą, no to może jakby jako taki cel, taki ten ostateczny, prawda, to będzie zachęcenie do podjęcia tej aktywności. Jak mu to wytłumaczyć? No, najprostszą drogą jest to, że albo będzie pan przychodził tu, albo gdzie indziej, albo spróbuje jednak zmienić swoje nawyki i poćwiczyć odrobinę. I powiem ci, coraz częściej ludzie to robią. To też widać po gabinetach fizjoterapii, które w wielu miejscach pękają w szwach, bo ludzie chcą się poruszać pod okiem doświadczonego terapeuty, prawda? A nie jest trochę tak, że jak powiedziałeś, ok, mamy tego pacjenta, który powiedzmy rusza się, tak jak powiedziałeś, chodzi na basen i chodzi sobie gdzieś, no i on robi tam błędy, no bo powiedzmy, że idealny ruch nie istnieje, no my w fizjoterapii chcemy go idealizować, chcemy pokazywać ludziom ten idealny ruch istnieje? Okej, to teraz wrócimy, dobra? Nie istnieje, to powiedziałem, że nie istnieje. A, nie istnieje, okej, myślałem, że istnieje, dobra. Jakbyś zobaczył, jak ja nie chodzę, istnieje. No teraz pomyślałby, że jestem właśnie świeżo po operacji. I to kompletnie nie przeszkadza. No ale pewnie twoje jakieś tam mięśnie są bardziej przemęczone niż inne. Czy te bardziej przemęczone cię nie będą bolały za chwilę bardziej? Bolą i czy my nie chcemy tego zidealizować? Jeszcze raz? Mówię, bolą mnie od czasu do czasu, ale ja wiem, co wówczas zrobić. To jest 5 minut roboty. I tego uczę pacjentów. No dobra, tylko teraz czy... Dobra, kurczę, bo ty jesteś po operacji. Powiedzmy, że mamy człowieka nie po operacji, czyli on był jakby zakres ruchu i wszystkie rzeczy, które dzieją się, są mocno fizjologiczne i z biomechaniką się zgadzają powiedzmy w jakimś tam zarysie, lepszym niż u ciebie. No i teraz, czy my nie chcemy go nauczyć lepszego ruchu, żeby te mięśnie się nie przemęczały, żeby on tym basenem w cudzysłowie się nie psuł? Bo można się zepsuć basenem, tak jak samo jak pływacy się psują basenem. To ja ci trochę odpowiem inaczej, bo ten basen jest tutaj świetnym przykładem. Wiesz dlaczego? Dlatego, że jedną z najczęstszych obaw, jakie pacjenci przynoszą, czy to przedoperacyjni, czy pooperacyjni, jest to, czy oni mogą pływać i jakim stylem. Najczęściej takim dyskredytowanym, odradzanym im stylem pływania jest żabka. To teraz zadaj sobie pytanie. Żaba, tak. Jaki styl najczęściej jest wykorzystywany przez ludzi do takiego rekreacyjnego pływania? Żaba. No żaba. I nagle okazuje się, że tak, jest wskazanie, żeby pani pływała regularnie, ale ja mogę i potrafię tylko żabą. No to proszę nie pływać. No przecież to jest bzdura. No to ja
moja odpowiedź jest zawsze ta sama, bo tutaj nawiązuje do tej najczęściej obawy przynoszonej przez pacjentów, że nie mogę pływać żabką, bo żabka jest zła na lędźwiowy i żabka jest zła na szyjny, prawda? Natomiast słuchaj, oni robią takie oczy, jak im się nagle mówi, ale to nie jest prawda. Ale jak? Ale tam ktoś mi powiedział. Ale to ja wtedy pytam, okej, ale czy wytłumaczył, dlaczego jest to niekorzystne w pani albo pana przypadku? I najczęściej odpowiedź jest nie. Jest po prostu takie lakoniczne stwierdzenie, to szkodzi. Jest być może 1% osób, u których pływanie może mieć niekorzystny wpływ bólowo, prawda? Natomiast jakby staramy się znaleźć rozwiązanie. I teraz ja mam swoją teorię. Rzeczywiście to wygięcie szyi czy też lędźwi przy pływaniu żabką jest znaczące, ale na litość boską, ten kręgosłup jest stworzony do takich ruchów. I naprawdę ludzie jak się jakby dobrze przekona do tego, że to pływanie jest dla nich okej, zwłaszcza, że na przykład jest to jedyny styl, którym potrafią pływać, tak się zdarza, że ludzie pływają żabką tylko, to jeżeli jeszcze spróbujemy popracować nad tym piersiowym, który najczęściej jest przyczyną tego, że ich boli to odchylanie, okazuje się, że wracają do pływania i nie mają z tego tytułu żadnych dolegliwości. Do tego ich zachęcam, żeby zmienić troszeczkę postrzeganie tego, co im może szkodzić. I zawsze pytam, czy wiesz, dlaczego ci to szkodzi, albo wiesz, dlaczego może ci to szkodzić. Jeżeli mówi, że nie, mówię, to zmieniamy to i idziesz w pływanie. I takie z każdą rzeczą. To trochę wetne, no bo może być ta sytuacja, że masz pacjenta, który pływa tą żabką, ale technicznie słabo i raczej to jest taka, że ta żabka jest taka nad głową i ona tam wszystko zrobi tylko, żeby nie dotknąć, wiesz, tu woda cię nie ochlapała i nic więcej się nie wydarzy i nie ma tego takiego ruchu, chowania i tego, co powinno być w stylu. Czy to nie jest problemem? Czy to nie jest problem raczej styl, który pływamy, a nie samo pływanie? Czy znowu przeciążanie pewnych mięśni z tyłu cały czas na izometrii, bo żeby nie ochlapało mi twarzy, bo mam makijaż albo włosów nie zamoczyć. Dlatego pływam rzadko. Ale oni sami to od razu czują. Jeżeli po wejściu do basenu i zrobieniu kilku długości wychodzą z tego basenu i tu masz dwa wyjścia, albo będą następnego dnia, albo nawet tego samego dnia połamani, albo będą czuli się świetnie. Jeżeli czują się świetnie, nie ma przeciwwskazań. Tak do tego podchodzę. Tak byś powiedział do każdego sportu innego? Do każdego ruchu? Tak, staram się zachęcać ludzi do tego, żeby się ruszali. Dobra, prowadzisz takie szkolenie. Ostry dysk, coś w tym stylu, dobrze tak, pamiętam. Bardzo niefortunna nazwa. Właśnie też tak o to chciałem cię zapytać. No dobra, to ile takich... To jest clickbaitowe, to się będzie przydawało, bo to jest, żeby ludzie zobaczyli. To ile takich dysków prawdziwych miałeś w swojej karierze, takich prawdziwych, takich czystych dysków? Ależ ja się spodziewałem tego pytania. Ponieważ, bo jakby ostry dysk, tak, bo do tego zmierzasz, taki prawdziwy ostry dysk, to jest sytuacja, marzenie dla każdego fizjoterapeuty. Tak jest. Bo ich nie ma zbyt dużo. A wiesz, że na uczelni jest tylko o tym? Ja mam teraz dwóch praktykantów, którzy mówią, że na uczelni o niczym innym nie mówią, tylko o tym, że wszyscy mają dyskopatię i ostre dyski. Przyjechaliśmy, nie wiem, ze 40 pacjentów w gabinecie i nie żaden nie miał. Ostro. Ostro. Ostrego pacjenta poznasz z daleka, jak wchodzi do gabinetu od razu. Tak. Utyka, syczy. To się widzi, że ten człowiek naprawdę ma problem. Większość naszych pacjentów, myślę, że dobre 80%, to są ludzie, którzy cierpią z powodu... różnych innych dolegliwości typu nadmiar siedzenia albo przeciążenie, czyli na dwóch biegunach właściwie tego samego problemu. Więc takich ostrych dysków zdecydowanie jest mniejszość. Jak pytasz mnie o liczbę, nie potrafię ci teraz powiedzieć. Ja też nie. Ja myślę, że w kart jeszcze w takiej formie papierowej mam około, myślę, że grubo ponad 1000. Teraz odkąd jest dokumentacja elektroniczna, oczywiście część tych osób jest już w tym systemie elektronicznym. Powiem ci, jeżeli taki super ostry dysk pojawi się dwa razy w miesiącu, to podtrzymujemy umiejętności pracy z takim pacjentem. To dobrze, przynajmniej to. No dobra, to nazywasz ostrym dyskiem. Co się musi wydarzyć u pacjenta, żeby nazwać go ostrym dyskiem? Oprócz tego, co ty powiedziałeś, jakby fizyczny czy zewnętrzny, tak? Tam chodzenie, krzywo, syczy. To co mechanicznie naprawdę w kręgosłupie musi się wydarzyć, żeby takie rozpoznanie postawić?
Słuchaj, ten dysk boli tak naprawdę najmniej ze wszystkich struktur tam umiejscowionych w tym małym fragmencie kręgosłupa, jeżeli o tym mówimy. Tak naprawdę myślę, że znowu 90% tego, co, z czym pacjent musi się zmierzyć, to jest obrzęk korzenia nerwowego. Który jest z czego ten obrzęk wynika? Z tego, że dotknęło? Wiesz co, chyba częściej właśnie dotyka, częściej jest to chemicznie, ale to jest dość często powikłane napięciem korzenia. Czyli on nie jest przyciśnięty do ściany, do muru, tylko jest zagięty na fragmencie dysku, czyli nie masz kompresji właściwej, tylko zagięcie. I to zagięcie powoduje zaburzenie krążenia. Poza tym sam materiał dyskowy jest taki trochę cytotoksyczny dla tkanki nerwowej i to też wywołuje z biegiem czasu stan zapalny. I to jest taka ciekawostka, że ludzie mogą chodzić miesiącami, tygodniami z takim napiętym korzeniem. Oni pamiętają doskonale, kiedy to się mogło stać, prawda? Tam dźwignęli coś, jakiś był uraz, tam popracowali ciężej i tym podobne, ale ten korzeń nie odpala. No, tam pobolewa, jakiś spaźmik złapie, coś tutaj, jest uczucie, że tam coś, jakieś gilanie w nodze i tym podobne, ale to może trwać nawet miesiącami, zanim ten korzeń powie w cudzysłowie dość. I zaczyna się cały proces. To tylko pokazuje, jak odporna jest tkanka nerwowa do pewnego stopnia oczywiście i że takie nagłe objawy, które pacjenci do nas zgłaszają, że dzisiaj rano się schyliłem, trzasnęło mi w plecach i już mnie boli wszystko i tak dalej, no to ten ból, to są te inne tkanki, to jest ta hipoksja, która się wytwarza w miejscu tego urazu, czyli spazm mięśniowy, upośledzenie krążenia i tak dalej. Dlatego też skuteczność masażu w takich sytuacjach, oczywiście przejściowa, bo to się rozwija, temu można przypisać, że my poprawiamy krążenie w tym miejscu, dzięki czemu ta cyrkulacja tak nie ustaje. Więc ostry dysk to jest taki pacjent, to jest pacjent skrajny, ale popatrz, wracając chociaż do tego, czego uczę, to jest tak, że my fajnie jest odnieść coś do sytuacji skrajnej, którą nawet jeśli statystycznie spotykasz rzadziej, to jak się już trafi, no bo jednak pracujesz na przykład z kręgosłupami, to jest dość popularne, to nie popadasz w panikę albo nie mówisz, o nie, to jest za ciężkie, ja pani tej przepukliny nie ruszę i tak dalej. Co w ogóle rusza przepuklinę? No tam jest, będzie. No. A nie objawy neurologiczne. Okej, a za ciężki pacjent, ilu jakby wysyłasz na operację albo co dla ciebie jest takim czynnikiem, który mówi o tym, okej, nie próbujemy, operujemy? Powiem ci tak, ból nie do wytrzymania. Podobnie jak w przeciwwskazaniach do manipulacji mówimy brak zgody pacjenta, a nie jakieś tam zaburzenia koagulacji krwi i tak dalej. Brak zgody pacjenta, tak w przypadku tego, kiedy wysyłamy na zabieg, ból nie do wytrzymania. To znaczy pacjent wcina garściami leki, bierze coś w zastrzykach i chodzi po ścianach. To jest czas, żeby warto by rozważyć rzeczywiście wysłanie do neurochirurga. Dwa, postępujące deficyty neurologiczne. Jeżeli uda ci się zatrzymać na pewnym poziomie, a co lepsze, jak będzie się wycofywać, bo to ma miejsce, tak? To może nie w czasie rzeczywistym tu i teraz, ale powiedzmy z wizyty na wizytę obserwujemy tego typu rzeczy, to być może warto z takim pacjentem jeszcze trochę popracować. Uwaga, za zgodą tego pacjenta. Czyli u nas nikt z moich kolegów nie słyszałem o sytuacji, aby kolokwialnie mówiąc, ciągnął ludzi za kasę. My jakby na brak pacjentów nie narzekamy. Zaraz ci opowiem. Tak, ale jeżeli taki pacjent widzę, że ma wypadnięte totalnie czucie, a nade wszystko siłę, mało tego, jest coraz gorzej z tą siłą, to znaczy jeszcze człapał tą stopą, a teraz już ciągnie, to nie ma czasu na to, żeby z czymkolwiek zwlekać. Mało tego, to też chodzi o to, aby trochę chronić siebie i pokazać pacjentowi, czy traktujemy jego problem poważnie, że to nie będzie, a jeszcze tam parę wizyt, a jeszcze z 5, a może jeszcze 10 i tak dalej, bo jeżeli ten problem już jest, ma prezentację kliniczną i to wraz z ubytkami, no to naprawdę ja im tłumaczę, że po zabiegu to idzie tak. Najczęściej. Więc w miesiącu zawsze kogoś wysyłam na zabieg. Znaczy proponuję zabieg, a to co się działo będzie później, to już pacjent sam decyduje. Kwestia ilu pacjentów przyjmujesz, bo można w miesiącu przyjąć jednego pacjenta i jednego wysłać na ten, więc powiem ci sytuację, bo jedna z osób u mnie na Instagramie pisała, czy to dobrze, jeżeli od 2 lat chodzi na terapię kręgosłupa, bo ma przepukliny, a czuje się tylko i wyłącznie gorzej po terapii, po 2 dniach jest lepiej i ten pan wciska mi przepukliny, żeby dalej nie wychodziły. Mhm.
Widzisz? Fizjo, nie? Bo to jest ten problem, że my jakby gdzieś krążymy w strasznie dziwnych sferach, bo ja widzę takie mega dużą dysproporcję i trochę nie wiem, skąd to się bierze. Tak, ale zwróć uwagę, znowu, tak jak terapia manualna, powiedziałem, jest ofiarą swojej nazwy, tak czym innym jest zwrot wypadnięty dysk. Jak coś wypadło, znaczy, że można to wsadzić na miejsce, prawda? Wepchnąć na miejsce. Prawdopodobnie też natknąłeś się, czy to przypadkiem, czy celowo tak. na jakieś prezentacje przed i po, tak? Zabiegiem. W czasie jednego zabiegu przepuklina się zmniejsza, ale przecież przepuklina jest takim zjawiskiem, które ma swoje stadia. Najpierw jest wewnątrz dyskowo, później nacisk na pierścień, drobne pęknięcia. Zanim to się tam wyleje, spróbuj włożyć marmoladę do pączka z powrotem, jak się wyleje, taką świeżą marmoladę do pączka i to jeszcze przez gruby koc. I to należy ludziom tłumaczyć, że my, jakby ten dysk jest jakby w centrum naszego zainteresowania, ale tak naprawdę on nie żyje w izolacji. My musimy stworzyć warunki do tego, aby cały ten kompleks, który tam cierpi w tej chwili, mógł sobie w miarę normalnie wracać do zdrowia, jeżeli ma ku temu warunki. No bo jeżeli to jest naprawdę takie zachyłkowe gdzieś tam uwypuklenie dysku, albo się tam coś wyleje, jeszcze jakiś osteofit, hypertrofia więzadeł, to jest jak zawał w kopalni. Ja to słyszę od neurochirurgów, jak z nimi rozmawiam, wiesz, jak oni mówią, że niektóre operacje to jest, wiesz, 45 minut razem z szyciem. A u niektórych właśnie takich skomplikowanych pacjentów, zanim się tam doczłapią powolutku, zanim powyrywają te fragmenty, no to tyle czasu trwa dochodzenie do tego miejsca. Umiesz sobie rozgraniczyć jakby, albo czy w ogóle masz takie rozgraniczenie swojej pracy klinicznej, który pacjent jest do terapii manualnej, jakby, który w ogóle potrzebuje terapii manualnej, a który potrzebuje terapii ruchem, czy jednak wszyscy potrzebują wszystkiego? W różnych proporcjach staram się im zapewnić na danym etapie tego procesu, w którym się znajdują, wszystko co możliwe. Ale zwróć uwagę, że to jest droga w jedną stronę. Wszystko, nieważne w którym miejscu zaczniesz, bo tak jak z czasami angielskimi, one wszystkie prowadzą w kierunku teraźniejszości, tak, albo przyszłości. Więc, no tak. Czas, zaprzeszły, perfekt, prosty i tak dalej, ale one wszystkie prowadzą na tej osi w jednym kierunku. Więc nieważne, czy zaczniesz od terapii manualnej, bo pacjent lepiej będzie na to reagował, bo jest w ostrym stanie. No przecież w ostrym stanie co mu możesz zaproponować? Brzuszki? Albo chodzi o to, że jakby każdemu wedle potrzeb, ale kierunek jest jeden, aktywność. Więc tu nie ma strzałki wstecz, tak? Kierunek jest jeden, tylko pytanie, w którym miejscu na tej osi zaczniemy. Więc ja też jakby tłumaczę ludziom trochę takie oldschoolowe podejście na temat, bo jakby cały kurs, który prowadzę, nosi nazwę ostry dysk modelu postural fulcrum. To jest znowu zlepek luźnych, tak jest, z angielska wiesz, lepiej się sprzedaje. No. To jest taki zlepek takich przypadkowych słów, gdzie postural, i to jest taki fragment tego wykładu, który tam robię, nie odnosi się do postawy pacjenta w sensie dosłownym, tylko cech tkankowych, które on posiada. I to jest rzecz, którą ja będę prowadził chyba najdłuższe badanie w historii fizjoterapii, badanie naukowe, ponieważ moje córki, ja mam bliźniaczki i one mają, są zupełnie innej budowy ciała, ale tkankowej. Jedna ma bardziej przesunięcie w kierunku takiej zbitej struktury, druga jest hipermobilna. I ta hipermobilność nie dotyczy jednego stawu, jednego segmentu. Jest to taka konstytucjonalna, prawda, cecha. To nie jest patologia. One po prostu takie są. I teraz, czego możesz spodziewać się po pacjencie, albo co zaoferować pacjentowi, który ma cechy typu trzeciego, czyli tego uogólnioną hipermobilność, a jak spojrzysz na pacjenta, który jest generalnie rzecz ujmując sztywny, prawda? U obu na pewnym etapie pracy z takimi ludźmi musi nastąpić przesunięcie w kierunku terapii czynnej, ponieważ u takich osób hipermobilnych oni w 100% zależą od siły i sprawności, od tych cech motorycznych, o których niedawno dyskutowaliśmy na Facebooku, które posiadają, które sobie wytworzą. 100% tak. Podczas gdy inne osoby, no aż tak dużo być może nie zawdzięczają pracy swoich mięśni, mają fajną tkankę łączną, podporową, która ich trzyma. Więc no, każdemu wedle potrzeb. Dobra. I zaangażowania. Mówisz, bo jak nie chcą ćwiczyć, to nie zmusisz. Teraz cię... Tak, no to zawsze, jakby pacjent decyduje. Pytanie, bo takie coś napisałeś i musimy to rozciągnąć na czynniki pierwsze. Ups. Komu z was udało się rozciągnąć torebkę stawową i w jaki sposób to określiliście? To jest z 1 listopada, no rozumiem, że na grobach się natknęło,
bo to niedawno. Byłem dobra. Wtedy po boosterze, po trzeciej dawce szczepienia i tak wiesz, w przypływie emocji. Tak jest, po skądinąd świetnym wpisie Karola na temat sztywności, pomyślałem, że pociągniemy ten temat też, to za chwilę, na za moim polu. Tak. I jak pewnie prześledzisz te moje wpisy, to one mają coraz krótszą formę na jakimś kolorowym tle. Dlatego, bo coraz mniej osób lubi czytać, to też wiem. Zdecydowanie tak. Poza tym ja wolę, bo wiem, że jakby przekrój ludzi, którzy mogą się włączyć w dyskusję, i na razie muszę powiedzieć, to jest wysoki poziom. Nawet jeśli tych wpisów jest mało, to ja wolę jakość niż ilość. To pomyślałem sobie, okej, to będę robił krótkie wpisy, które będą na swój sposób prowokowały ludzi do tego, żeby się uzewnętrznili tymi wpisami, a nie będę ludziom narzucał tezy od razu, tak, z góry mojej wyobrażeń. Ale skąd ten temat, oprócz tego, że Karol zaczął o tym przytaczać dowody? Otóż jak doktor Czyrny, który prowadził u nas zajęcia z radiologii na OMT, powiedział kiedyś, ja wam nie zazdroszczę, bo wy musicie próbować rozciągać te torebki, ale prawda jest taka, że jak ją wytniesz ze stawu, to jak ci braknie linki holowniczej, to możesz malucha pociągnąć, jest tak mocna. Poza tym, na Achillesie, nie? Tak. Poza tym, jeżeli zobaczymy budowę histologiczną takiej torebki stawowej, która przecież ma dwie warstwy i poznamy cechę kolagenu, który z natury rzeczy jest nierozciągliwy i zobaczymy, okej, to co porusza tą torebkę, co nadaje elastyczność. Oczywiście to proporcje włókien, elastyna i kolagen, prawda? Ale ślizg tych włókien względem siebie, w skali mikro, to nam się wydaje, Boże, ale jak można tak rozciągnąć torebkę? To my tak naprawdę, znowu, wydaje mi się, że cały czas stymulujemy te właściwe komórki, takie jak fibroblasty i fibroklasty, do zrobienia tam roboty, podczas gdy my próbujemy zapobiec dalszemu ściąganiu się tej torebki. Tutaj ten przykład z zamrożonym barkiem, nie wiem, czy do końca jest taki reprezentatywny, bo to jest skrajny znowu przykład, tak jak rozwalanie dysku, prawda? To tu jest proces, który u jednych trwa nieco krócej, u jednych trwa nawet do 2 lat. Tych zamrożonych barków rzeczywiście więcej widzimy u kobiet w okresie menopauzalnym i tak dalej. Natomiast praca z takimi ludźmi to jest praca non-stop z bólem. I teraz wiemy również, iż zbyt duże pobudzenie, stąd też to, komu się udało rozciągnąć, bo jak myślę sobie, okej, jak tego się do końca rozciągnąć nie da i ten proces jest rozłożony rzeczywiście na miesiące pracy regularnej, systematycznej, na takim delikatnym odczuciu dyskomfortu, to myślę, to zapytam, komu udało się rozciągnąć torebkę? To znaczy chciałem sprawdzić przez to też, ile osób wciąż wierzy, że rozciąga w sensie dosłownym torebkę. No dobra, to podam ci przykłady, kiedy ja uważam, że z tą torebką pracuję. Czy ją rozciągam? To jest dobre pytanie, no ale na pewno pracuję. Myślę, że każdy test szuflady, w jakim stawie byś nie wykonał, czy mobilizacji stawu, no pchamy w tą torebkę i ona doznaje jakiegoś odkształcenia. Czy ona się rozciągnie, czy nie, to tylko i wyłącznie moim zdaniem zależy od tego, jak długo taki bodziec będę przykładał. Jak komuś będę trzymał, nie wiem, staw skokowy przez 4 tygodnie w naciągnięciu terapii stałowej, to podejrzewam, że ten luz tam zostanie, więc to, czy rozciągam na terapii, no to mam znak zapytania. Czy jestem w stanie jakoś rozciągnąć? No chyba tak. I super. Czy źle myślę? Bardzo dobrze. To znaczy, ja podzielam twoje zdanie, ale zwróć uwagę, użyłeś w tym opisie zdania, jeżeli ustawię ten staw w rozciągnięciu na 4 tygodnie. A zatem w czasie rzeczywistym to rozciągnięcie moim zdaniem nie zachodzi. No jakimś czasie długim, bo to nie chodzi teraz o czas, jak się szczepią się czasie, nie? Jakby czas dłuższy niż terapia 30 sekund, tak jak... Słuchaj, czy to nie jest aby tak samo jak z budową masy mięśniowej? Nie budujesz jej w siłowni. Ktoś to kiedyś pięknie powiedział, że mięśnie budują się po treningu, a nie w czasie treningu, prawda? Tak. Mówimy o masie. Tak samo chyba jest z tym rozciągnięciem, że my tak naprawdę stymulujemy te komórki do tego, aby robiły tam porządek, a my utrzymujemy ten zakres, który udaje się uzyskać. Ale wspomniałeś o teście szuflady. Test szuflady jest testem translatorycznym. Jest przesunięciem równoległym powierzchni stawowych do siebie. I tam my wykorzystujemy grę stawową, jeżeli mówisz o zepchnięciu w jedną albo w drugą stronę. A zatem poruszamy się nie w granicach luzu, inaczej, poruszamy się w granicach luzu aktualnego torebki, a raczej nie wchodzimy w rozciągnięcie czegokolwiek, chyba że są to więzadła. A na stawie skokowym? Myślę, że sytuacja...
Tak, ale tam też jest trochę jakby inna budowa, tak? Tam jest ten trapezoidalny kształt. No, no jest. No. I teraz pytanie, no bo tu jest jakby, no... Co my robimy, gdzie jesteśmy? Co pierwsze wejdzie w opór? Czy pierwszy w opór wejdzie Achilles poprzez mięsień łydki, prawda? I nam się wydaje, och, to rybka jest mocno napięta, a tam łydka już jest, wiesz, cały czas tak trzyma i wtedy mamy taki impas, czyli ani my, ani mięsień nie odpuszcza, prawda? Więc jakby rozróżnienie tego, co my tak naprawdę w tej chwili poddajemy rozciągnięciu, jest też trudne. Trudne. No to przejdźmy do tej sztywności, bo oni... No to kończ, zakończ. Ja chciałem powiedzieć właśnie, że i tu jest takie bardzo przydatne narzędzie w tym wszystkim, tak, że jakby mówimy o tkankach kurczliwych i niekurczliwych. Jedne jakby fajnie reagują na kwestie napnij, rozluźni, prawda, ruch w kierunku ograniczenia albo wspomagamy w drugą stronę i tkanki niekurczliwe, które kompletnie nie poddają się temu traktowaniu typu napnij, rozluźni, nie ma dla nich większego znaczenia, prawda. Jakość tego oporu bardzo umowna, aczkolwiek ludzie na wielu kursach się tego uczą, tak, jak wyczuć opór i z czego on pochodzi. Tutaj trzeba mieć olbrzymią dozę krytycznego podejścia, aby nie popaść w takie zero-jedynkowe. Tak, to jest torebka, bo. Więc proste narzędzie. Jak idzie, to mięsień. Jak nie idzie, pewnie coś głębiej. Albo wzrost. Albo też jakieś rzeczy, których nie wiemy. Powiedziałem ci, że tutaj w tym moim myśleniu jakby ścierają się nurty, między innymi chociażby muzyki jazzowej. Dlatego, że jazz to jest improwizacja, ale doskonale przygotowana. Jak każda muzyka, można powiedzieć. Dobra, to idźmy dalej do tych... Jak każda terapia, tak. Bo ja ostatnio słyszałem dobre zdanie, że medycyna to sztuka. Dlatego nie została jeszcze zero-jedynkowa. Dlatego mamy terapeutów, a nie komputery, które za nas wykonują pewne działanie, bo jest wywiad, badania obrazowe, pyk, wynik. I to nie wychodzi, bo to jest sztuka. O, właśnie. A jeszcze kilkaset lat temu, można chyba tak powiedzieć, nie wiem, czy Virchow, czy Deschamps powiedzieli, że... Leczenie polega na tym, że lekarz zabawia pacjenta, podczas kiedy choroba musi przejść wszystkie swoje cykle. Trzymanie go za rękę. Oczywiście wiemy, że to jest przenośne, mocne, prawda? Ale coś w tym jest. No można powiedzieć to z tym pojęciem sztuki w tym wypadku. Dobra, sztywność. Bo o tym chciałeś bardzo porozmawiać, bo dyskutowaliśmy na forum, ja trochę tam się podłożyłem. Chciałem zobaczyć, w którą stronę to pójdzie, ale mało osób zaczęło tam się jakby uzewnętrzniać, to naprawdę uważam, że tam dużo, dużo więcej można go pociągnąć. Czy możemy już tak tą sztywność oddzielić, bo te badania, które tam Karol pokazał, one bardzo były oddzielające, czyli pokazywujące tylko jeden fragment. To czym jest sztywność i kiedy możemy ją wykorzystać? Oczywiście, czy sztywność boli? Nie mam pojęcia. Raz boli, raz nie. Tylko pytanie, dlaczego boli? Bo popatrz. Ja lubię zawsze kontekst rozważań, czyli nie wyjęcie z kontekstu i badanie czegoś na szkiełku, tylko jakby wrzucenie tego w pewien kontekst. Ja lubię podawać ten przykład. Jeżeli weźmiesz sobie swój staw, tutaj ten, prawda, śródręczno-paliczkowy, to zarówno kość śródręcza, jak i pozostałe paliczki, które w kierunku wyprostu idą, są usztywnione, prawda? Jeżeli ten palec zaczniesz wyginać, to do pewnego momentu jest to ok, mimo że czujesz sztywność, tak, narastający opór. Ale jeżeli przegniesz za bardzo w tą stronę, to w pewnym momencie jest to nieprzyjemne, a jeżeli zrobisz to zbyt gwałtownie, pojawia się uczucie bólu. Typowo mechaniczna aktywacja receptorów i jakby sygnał alarmowy. To bolała sztywność czy staw, który się poruszał? To jest pytanie. No, nie wszystkie stawy się poruszały, więc bolała na końcu mnie sztywność, moim zdaniem. A moim zdaniem no bo ten staw, który się nie... Tak, a moim zdaniem bolały mnie tkanki ponad stawem, który się poruszał. Poruszał się nadmiernie. Mogły cię boleć z tego, że się ścisnęły, a mogły cię boleć z tego, że się rozciągnęły. Obawiam się, że to stwierdzenie... Bo kompresja też boli. Kiedy? Kiedy kompresja boli? Tak. Kiedy jest za duża. Tak samo jak rozciągnięcie. Kurczę, jestem w stanie natychmiast poprzez rozciągnięcie wywołać u siebie ból palca, natomiast mogę stanąć albo oprzeć się na swojej
pięści, wywołać maksymalną kompresję w stawach i nie odczuję nic. Zatem, aby kompresja dała odczucie bólu, prawdopodobnie to medium, które jest ściskane, w tym wypadku może chrząstka, musi jej tam nie być. Czyli musi być coś, co odbierze bodziec o zagrożeniu w tym wypadku. Chrząstka tak, ale jeżeli ja się oprę bardzo mocno ciężarem ciała na palcu jednym, ciężar, jakby sobie całe oparcie całego działu, no to boli mnie ze ściśnięcia, a nie z rozciągnięcia. Bo jest nacisk, tak samo jak masz ten palec. Z rozciągnięcia? No to tu masz, dobra, że, no bo jakby oprzesz się palcem w ten sposób. Nie, ale opieram się na kostce. W ten sposób. Wydaje mi się, że ten sam mechanizm działa. Rozciągasz tkanki po wypukłej stronie. Ale boli mnie tu od spodu, boli mnie na tym się oparłem. A nie boli mnie z zewnętrznej strony, tylko wewnętrznej. Ta tkanka rzeczywiście już przeciążona i dlatego daje sygnał. Tylko zwrócić uwagę na jedno, że statystycznie znowu z obserwacji, przynajmniej moich, ale każdy widzi to, co chce, dużo częściej boli w miejscu przejścia czegoś, co się słabo rusza, versus coś, co się rusza nadmiernie. I tą tkankę, którą jesteśmy w stanie nadmiernie szybko rozciągnąć, dużo szybciej identyfikujemy jako bolesną. Tak. Sama sztywność, skąd ona pochodzi? Jeżeli weźmiemy kręgosłup, który jest zbitkiem kilkudziesięciu stawów, biorąc pod uwagę ilość kręgów i małych stawów, jak i połączeń międzytrzonowych, to jest trudne do zidentyfikowania, bo to zwłóknione więzadła, to jest wysuszony krążek, to jest zwłókniała torebka. Co daje sztywność wtedy? A być może dlatego sztywność ma szansę dawać nieprzyjemne uczucie, nawet bólu, nazwijmy to po imieniu, dlatego że tkanka nie posiada pewnego stopnia rozciągliwości i dużo szybciej wybieramy ten zakres i dlatego boli. Tam świetny, w tej dyskusji pojawił się też problem opisany biodra, ktoś powiedział, prawda, że biodro sztywne boli. Czym jest sztywność? No, czy mówimy o tym, o nadmiernym napięciu? Nawet jedno zdanie muszę dodać. Nawet na przykładzie tego, co powiedziałeś przed chwileczką, swoich córek, które są jakby tkankowo zupełnie inne, no to teraz tak samo u nich można powiedzieć, że ta sztywność będzie gdzie indziej, no bo ktoś jest hipermobilny albo hipomobilny z natury, więc co innego będzie znaczyła sztywność u jednej i u drugiej. Zatem jest to tak pojemne i szerokie pojęcie. Tak. Trudno przypisać. Mamy już taki ogląd. Tak, dlatego też nieprawidłowym jest stwierdzenie, że każda sztywność będzie bolesna. Boli. A jeżeli tak jest, i ja jeżeli zadam sobie pytanie, dlaczego to jest sztywne, czy jest to wynik przemian biochemicznych, genetyki. Kompensacyjnych. Kompensacja, prawda, bo coś się rusza za bardzo, to gdzieś tam w pobliżu, a to, prawda, robimy, wysuszamy i tak dalej. Ja się od dawna zastanawiałem, czy jak mam pacjenta ze skoliozą, który jest usztywniony, bo pacjent ma na przykład 50 kilka lat, na ile mam mu to ruszyć? Tak, to jest dobre pytanie, bo tych starszych osób tak... Że tak, 70, tak, nie ułożyć destabilizacji, tego to już się ułożyło, nie? Ale znowu... Ale, bo tak jak powiedziałeś przed chwileczką, doszliśmy tego niechcący, że sztywność może być dobrym objawem. To niekoniecznie mamy sztywność zawsze w głowach i szczególnie trenerzy będą mieli w głowach sztywność jako złe, bo jest mobility, mobilność cały czas, a nie u każdego sztywność będzie negatywną sytuacją. Tak, czasami jest to po prostu cecha osobnicza i tyle. I nie ma to nawet przez moment nie stało obok patologii. Mhm. Nawet jeżeli mamy, okej, okay, a co teraz, co w takim wypadku byśmy zrobili? Powiedzmy, masz rotację kręgosłupa pierwszowego, który sam powiedziałeś wcześniej, robi dużo problemów jakby na poziomie w ogóle kręgosłupa, odcinek pierwszowy. I jakby też widzę coraz więcej. Dzisiaj moim zdaniem samo przejście pierwszowo-lędziowe jest najbardziej takim punktem zapalnym w organizmie człowieka. No i teraz co, jeżeli my w tym przejściu badamy sobie jakąś tam rotację i widzimy asymetrię? Do może czego jest, mamy dążyć? Może ktoś jest praworęczny, i części używa tego skrętu, więc w naturalny sposób. Powiedzmy, że w ruchu go boli. I co teraz? Mamy tą sztywność, która jakaś jest i mamy tą różnicę między sztywnością w lewo i w prawo. Jakiś inny ruch go boli. Czy możemy wnioskować, że ta rotacja jest jakby problemem i mamy dążyć do wyrównania jakby systemu na poziomie lewej i prawej strony, tej pozbycia się sztywności, czy jednak nie? I tutaj znowu, gdybyśmy mieli stworzyć jakiś algorytm, których nie lubię, to musielibyśmy sobie zadać pytanie, boli w ruchu tym ułatwionym, czy w ruchu ten,
który sprawia, czy daje odczucie sztywności. Prawda? Ale odczucie sztywności to co innego niż sztywność. No dobra, ale... No bo niektórzy... Ja mogę czuć się sztywny, a w badaniu nie wyjdę sztywny, bo wyjdę jakby równo, nie? A mi się może po prostu być sztywny, bo coś głupiego zrobiłem, czy przemęczyłem się, nie? To też jest coś innego. Zdecydowanie tak. Możemy dążyć do identyfikacji tkanki, która sprawia w tym wypadku ból, tak? Bo zwróć uwagę, jeżeli pacjent porusza się w jednym kierunku i go nie boli, a porusza się w drugim kierunku i go boli, to znaczy albo coś jest rozciągane, albo coś jest zgniatane. Trzeba to w fizyczne jakby takie miana ubrać, prawda? Tam innej rzeczy tak. Prawdopodobnie nie ma. Więc jeżeli coś jest podczas tego ruchu, dajmy na to, że ma więcej rotacji w prawo i podczas rotacji w prawo go boli, to ja gdzieś tam mogę założyć jako taką hipotezę roboczą, że jest to tkanka, która jest zbyt często, zbyt dużym stopniu poddawana rozciągnięciu w rotacji w prawo i nie zdążyła się jeszcze zaadaptować do tego ruchu. Być może przeszło to w stan przewlekły, a może tam jest jeszcze udział czegoś innego. To jest tworzenie sobie scenariuszy, które mnie osobiście męczą. Szczerze. Bo ja lubię zająć konkretnym przykładem, tego ludzi namawiam na kursie, jak macie na naszym drugim spotkaniu, jeżeli macie jakiegoś pacjenta, który jest gdzieś tutaj z okolic i ma realny problem, to go przyprowadźcie na kurs. Nie ma lepszej rzeczy, żeby pokazać w praktyce, jak to, jaki ten proces myślowy może być, prawda? Że czasem jest to rzeczywiście, uderzmy w tą kostkę, zobaczymy, w którym kierunku pójdzie, a czasem sprawdźmy, co będzie się działo, kiedy zrobimy zupełnie coś innego, a czasem trzeba zwrócić pacjenta uwagę, że boli go dlatego, że siedzi jak fleja i musi zmienić coś w tym siedzeniu. Więc ten przykład z tą rotacją w prawo i sztywnością odczuwalną, w którym kierunku pójść, wydaje mi się, zależy od tego, czy zdołamy odpowiedzieć sobie na pytanie, dobra, ale co boli? Czy jest to podrażniony korzeń, czy jest to naciągnięty mięsień? No bo dla mięśni, zwróć uwagę, to my nie mamy zbyt dużo do zaoferowania, no bo mamy trening, mamy stretching, właściwie na dwóch różnych końcach tego samego. Plądy, lasery i magnety jeszcze mamy, nie wiem, czy zauważyłeś. Dawno nie stosowałem. Dawno nie stosowałem, ale w niektórych tych dziedzinach, które tutaj możemy ale się... Ale jesteś politycznie poprawny. Podśmiechywać. Nastąpił pewien progres. Na przykład w zastosowaniu jontoforezy i połączeniu tej jontoforezy z... Tak, połączeniu z mikrodermoabrazją. Czymś, co okay. Powiedzmy sobie tam po twarzy no jeszcze, dusz... i tak dalej. Tak, ale tak, tutaj tak. Zrobiono badania i myślę, że ja z rozmowy z Karolem, że to usłyszałem, gdzie zrobiono badania chyba nad stawem kolanowym i sprawdzono koncentrację leku przy jontoforezie podanej normalnie i poprzedzonej mikrodermoabrazją i tam był kilku albo kilkunastokrotny wzrost koncentracji leku w stawie. Wracamy do prądu. Czy my chcemy to robić znowu? No dobra, to jeszcze takie mam pytanko, bo teraz głośno o takim badaniu, już kilka razy to przytoczone, że pacjent był bólowy, zrobiono manipulacji, nie nastawił niby tym zablokowanym, a pacjent się poprawił. Chcesz powiedzieć mi, jak to się mogło wydarzyć? Bo ja mam teorię, ale zobaczyć, jaka jest twoja. Działałeś to badanie? Nie, ale dyskutowaliśmy na ten temat wielokrotnie z uczestnikami i... Oni sami zauważyli, że ucząc się chociażby jednej czy dwóch manipulacji, nie wyszło tam, gdzie planowali, a zwiększył się zakres ruchu. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy, tak mi się wydaje, może być fakt, tak, iż nam się wydaje, iż badamy segment, przy którym trzymamy palec. Ruchy pomiędzy segmentami kręgosłupa są tak niewielkie, rzędu kilku stopni, dwóch, trzech, co przekłada się na liniowe przesunięcie rzędu milimetra, maksymalnie dwóch, że jak zaczynamy poruszać jednym kręgiem, to porusza się niemalże natychmiast drugi, a za nim już trzeci i tak dalej, w zależności od tego, jaki zakres ruchu wywołasz. A zatem nam się może wydawać, że to jest L3, L4, podczas manipulacji siła fajnie wyślizni nam się między palcami i pójdzie L2, L3 i my, jak i pacjent, odczuwamy subiektywną i obiektywną w badaniu poprawę ilości i jakości ruchu. Zatem... To teraz ja ci powiem swoją teorię. Tak. Mogę mieć swoją teorię? Moja teoria jest taka, że nawet jeżeli... Dobra, to patrz. Nawet jeżeli mamy teorię, że najbardziej zablokowanym stawem jest załóżmy L3, L4,
to nawet manipulacja na poziomie L2, L3, gdzie też mogło być słabo, ale nie najgorzej, nie był bolesny, poprawiła jednak trochę ruchomość na tym niższym stawie. Nawet jeśli centrowaliśmy ok, to sama jakby mechanika kręgosłupa i tak się poprawiła, no bo to jest zależne od ciebie. Ciężko jakby, no nie ma takiego ruchu, uważam, żeby wyizolować jakby ruch człowieka i zrobić go tylko na jednym stawie. Jest to nierealne, czasami się to udaje na poziomie manipulacji, ale w normalnym życiu to nie istnieje, więc poprawa nawet na innym stawie poprawia ruchomość tego, co według nas było najbardziej zablokowane. Ale to się idealnie wiąże z tym, co powiedziałem. Bliskość stawu, wzajemne połączenie, łączność tkankowa, tak. geometria tak. tego połączenia sprawia, że my nie jesteśmy w stanie do końca wyizolować tego ruchu. Zwłaszcza przy mięśnie, takim... które idą na dwa, trzy stawy, tak? Więc zada, które niekoniecznie nie ma, no nie wszystkie miadła kończą się na jednym stawie, czasami idą przez dwa, trzy stawy, to samo włókno, więc jakaś reakcja ta biochemiczna i każda inna, a nawet to, że to pstryknięcie było, pomaga pacjentowi. Tak. Zwłaszcza, czy taki nie jest cel naszego działania, żeby jakoś pomóc? Każdy tak, jak potrafi. W tym modelu biopsychospołecznym? Model biopsychospołeczny dotyczy raczej postrzegania i przetwarzania bodźców, które my jako ludzie odbieramy jako bolesne. Model ten jakby znowu bada wpływ czynników środowiskowych, psychiki pacjenta, jak i czynników biologicznych na powstawanie bólu. Bólu. Tak. I myślę, że jakby to jest, jak dla mnie, to jest mimo wszystko odkrycie olbrzymie. Coraz mocniej się akcentuje, iż czynniki środowiskowe i założę się, że każdy, kto pracuje z pacjentem, każdy, gdyby przeanalizował najtrudniejszego pacjenta, który mu nie poszedł i jakby spróbowałby zrozumieć czy opisać możliwe zjawiska i sięgnął po model BPS, to znalazłby tam odniesienie, prawda? Bo tak mi się wydaje, że my często, popatrz, kiedyś zadawałem pytanie takie, próbując wciągnąć ludzi w dyskusję, bo akurat taką formę uczenia preferuję. To widziałem w Kanadzie, widziałem to w Londynie, gdzie byłem w szkołach i tam rzeczywiście wciągnięcie studenta w prowadzenie zajęć. On ma być przygotowany na zajęcia, dzięki czemu uczestniczy w zajęciach aktywnie, zostawia w tych głowach dużo, dużo więcej niż tylko nadajniki, receptory w postaci kursantów. To powoli, ale chyba udaje nam się to zrobić. Musicie zobaczyć w akcji. Zapraszam. Wydaje mi się właśnie, że wracając znowu do tego BPS-u i naszych pacjentów, zadawałem pytanie, dlaczego dwóch terapeutów robiąc te same rzeczy, wydawałoby się, prawda, osiąga różne rezultaty. I kiedyś tak spłycałem temat, mówiąc, że być może ten zapach perfum terapeuty, nie, jakaś chemia i tym podobne, ale myślę właśnie, że można by tutaj znaleźć wpływ środowiskowy i psychologiczny, że jeżeli pacjent widzi, że ma przed sobą kompetentną osobę, nie arogancką, nie buca, tylko osobę, która troskliwie podchodzi do jego problemu i sprawia wrażenie, że mamy jakiś pomysł na tego pacjenta, to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby temu człowiekowi pomóc. Nawet jeśli nie sami, to on wie, że gdzieś go dalej wyślemy do jakiejś kompetentnej osoby, która być może pokryje tą działkę, której my się nie znamy. Ostatnie pytanie z trudnych, a może przedostatnie z trudnych pytań. No to jest takie badanie, które mówi o tym, że nieważne, co pacjentowi jest, jeżeli powiemy mu z bólem kręgosłupa, a jeżeli powiemy mu, żeby zaczął chodzić 15 minut dziennie, to już to się poprawi. Czy my nie spłycamy trochę roli fizjoterapeuty w tym momencie? Nie mówimy o tym, że nasza nauka, 5-letnie studia, szkolenia, które się odbywają i jakby rozkminy na poziomie układu nerwowego, więzadeł, budowy, powięzi, mięśni, cytokin, prozapalny, nieprozapalny, zapalenie, zatarcie. Czy my nie spłycamy takimi badaniami sobie jakby rangi naszego zawodu? Co po tych ostatnich 10 czy 20 latach pompowania naszego zawodu, czyli w przeciwną stronę, myślę, że odrobina otrzeźwienia każdej grupie zawodowej się przydaje. Zwróć uwagę, że lekarze też przechodzą taki moment, nawet jeśli nie osobiście, to jako grupa, że w tym momencie stoją pod ścianą i
No dobra, wracamy do tego, co było 30 lat temu, bo nic innego nie mamy. My jako fizjoterapeuci, wydaje mi się, że w pracy z pacjentem rozwinęliśmy się bardzo mocno. Mimo iż paradoksalnie stosujemy te same rzeczy, no, prawda? Tylko fokus jest czasami przesunięty na powięź, tylko na mięsień, tylko na układ nerwowy, jakby się dało tym osobno pracować, prawda? Popracować. No, więc może rzeczywiście jesteśmy teraz w dobrym momencie, bo ja, jak sobie przypomnisz tą krzywą Krugera-Dunninga, prawda? Właśnie. To, nie wiem, to, gdzie jestem. Jak mnie zapytasz, gdzie jestem, to nie mam pojęcia. Ale popatrz, ale progres zaczyna się od tego dołka, którym się znajdujesz po tym fajnym zjeździe z ego, prawda? Ego jest malutkie, jesteś w dołku i ten progres zaczyna się z tego miejsca. Zjazd to nie jest postęp, tak? I myślę, że my wiele rzeczy zweryfikowaliśmy. Nie wszyscy chcą przyjąć to do wiadomości, natomiast to wcale nie oznacza, że my spłycamy rolę fizjoterapii. Paradoksalnie moim zdaniem wchodzimy na wyższy poziom, bo jesteśmy teraz bardziej świadomi w tym, co możemy pacjentowi zaoferować i jakby przekierować też jego myślenie o swoim procesie na inne tory. Dużo odważniej możemy powiedzieć pacjentowi, który ma wyrąbany dysk, przepraszam za określenie, że a dasz radę chodzić? Tak z 15 minut dziennie? Wydaje mi się, że dam. To chodź. A kiedyś leż, nie ruszaj się, pozycja krzesełkowa, ewentualnie na brzuchu, na piłce. Zostawiam ci jeszcze jedną rzecz, którą znalazłem u naszego wspólnego kolegi Karola, która mnie bardzo zaciekawiła w sumie dzisiaj. To było jakiś czas temu. Czekaj, daj mi tylko, żebyś złapał kontekst. Jest to o badaniach jakby nad bólami kręgosłupa. To jest jakby z konferencji o bólu. I badania od 2004-2019 opublikowano 196 badań odnośnie bólów krzyża, w których 74% miało krytycznie niską jakość metodologiczną, a tylko 8% wykazują bardzo dobrą jakość. Co gorsza, wśród losowych wybranych badaniach w latach 2004-2020 aż 24% we wnioskach zaleciało działania kompletnie nie wynikające z rezultatów przeglądu, co stanowi ryzyko wprowadzania w błąd czytelników. Jak my mamy czytać badania, żeby one były dla nas zrozumiałe i... Zrozumiałe, może skończmy na tym. Michał, ja ci odpowiem kolejną historią. Ona może tak nie wprost Dobrze. Odpowiada na to pytanie, ale ja pamiętam chyba... Ale liczymy na inteligencję moich widzów, tak? To na pewno są inteligentni. Ja powiedzmy od 2006 roku, kiedy Grzegorz zaproponował mi asystenturę na kursach, miałem tam przyjemność oczywiście poznawać ludzi, którzy w ramach jakichś tam prezentów i tak dalej pytali, powiedz mi, co byś chciał. Więc ja wówczas na dorobku fizjoterapeuta, ledwo który zjechał do Warszawy, zawsze mówiłem, no jeżeli mogę, jakąś książkę. I ja tych książek miałem mnóstwo, perełki. Mam, niektóre mam do dziś, niektóre już rozprzedaję, że tak powiem, za bezcen. I kiedyś taki bunch książek przyniosłem na jeden taki kurs, gdzie asystowałem i nasz wspaniały kolega Henryk Barej tak spojrzał na mnie, bo mu chciałem te książki zaprezentować i Henryk mówi, Rafał, ty się weź do roboty, a nie do czytania. I to był moment też przełomowy. To jest piękny, to powiedziałeś. Tak. To jest piękny. I to był moment, w którym zawstydził mnie przede mną samym, iż tak mocno, zamiast rzeczywiście wziąć się za robotę i chociaż sprawdzać te rzeczy, o których czytam, tak, to mocno siedziałem i ekscytowałem się tym, co tam wyczytałem z tych znakomitych źródeł. I te książki rzeczywiście wniosły bardzo dużo. Ja je zwykle od dechy do dechy czytałem, albo wyrywkowo jakieś tam rozdziały, bo część rzeczywiście była mocno nieprzydatna. Natomiast ja lubię, kiedy wiedza jest przekładalna na praktykę. Kiedy wiedza jest przekładalna na praktykę. Cała reszta jest dla mnie... ubogaca mnie, moją wiedzę, natomiast wydaje mi się, że niektórzy mocno, tak mocno weszli w to zwężenie tunelowe takie i oparcie się na literaturze, że jakby stracili z optyki pacjenta w swojej pracy. I właściwie, bo my jesteśmy
pracownikami wykwalifikowanymi, mimo wszystko pracującymi trochę rękami i głową, tak? Tutaj trudno znaleźć, przypisać jakąkolwiek metodę, no niektórzy się tak mocno trzymają, ale każda metoda w końcu trafia na jakąś ścianę. Natomiast jak my tu mamy czytać badania? Z ciekawością. Jeżeli są ciekawe, to dlaczego nie? Tylko zadajmy sobie pytanie, okay, tak. ale co to wniosło do mojej pracy w tym wypadku? Jeżeli coś wniosło, biorę to i tak tłumaczę to ludziom. Jeżeli nauka przyniesie jakieś racjonalne wytłumaczenie w inny sposób czegoś, co do tej pory robiliśmy, może warto to włożyć. Nie? Na tym polega ta praktyka oparta na dowodach. Był tu taki gość, Rafał Uryza, ktoś nie słuchał, to niech też podcast przesłucha, powiedział, no okej, okay, jeżeli mamy badanie, które ma skuteczność 80%, to ja zawsze muszę mieć w głowie, a co jeśli te 20% będzie u mnie w gabinecie? Mm-hmm. Tych pacjentów, których nie poszło, nie? I to jest takie zawsze myślące, że okej, okay, mam badanie, wiem, ale zawsze mam w głowie tą drugą wersję, która może w tym wypadku nie działać. Ale przejdźmy do innego pytania. Masz dużo pacjentów, dużo przyjmujesz, dużo szkolisz. Czym ludzie najczęściej się psują? Według ciebie pacjenci, tylko klienci. Bezruchem, który oparty jest na fałszywym założeniu, że ruch im szkodzi. Okay. Lenistwem. To jest jakby kolejny punkt, ale który wiąże się z tym pierwszym. Zwróć uwagę, bo przychodnia, w której pracuję od blisko 12 lat, jeżeli znana jest wśród pacjentów, znana jest z tego, że tam przyjmują specjaliści od kręgosłupów. Co jest naszą złotą klatką? To jest kolejna pułapka, którą wpadliśmy. Więc jak się trafi jakiś bark czy kolano, to wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że nareszcie te nudne kręgosłupy można odstawić na bok. Serio. Bo właściwie jak rozumiesz, jak działa ludzki organizm, jak działa układ mięśniowo-szkieletowy, którym my się zajmujemy, to właściwie nie ma takiej rzeczy, której przynajmniej czegoś z tym pacjentem nie zrobisz, co miałoby sens, prawda? Jeżeli się choć trochę tym interesujemy. I ludzie, którzy do nas przychodzą, rzeczywiście mają złe wyobrażenie o tym, co im jest i o tym, że oni być może chcieliby wrócić do ruchu, ale boją się, że ten ruch jeszcze bardziej im tam z tym krążkiem coś zrobi albo coś tam nadłamie i tym podobne rzeczy. I my im staramy się tłumaczyć bardzo prosto, że bez tego ruchu jest jak z nieużywaniem języka obcego. Zanika ta umiejętność. A zatem każdy z tych ruchów, jeżeli będzie miał moc stymulowania, a nie niszczenia tej tkanki, która nawet jeśli jest uszkodzona w danym momencie, to jeżeli będziesz się utrzymać na tym poziomie, którego najprostszym wyznacznikiem będzie chociażby poziom bólu, który odczuwasz podczas ruchu, to nie uszkadzasz się. I do tego ich zachęcamy. Natomiast rzeczywiście ja nie przypominam sobie klasycznego przykładu pacjenta, który przyszedł, bo się przepracował i coś mu walnęło. Zwykle, śmiało mogę powiedzieć, 8-9 czasami osób na 10 to są osoby albo w późniejszym wieku, albo osoby, które no, nie uprawiają regularnie aktywności fizycznej. Co byś polecił młodym fizjoterapeutom, żeby dobrze się rozwijali? Co nie mają robić coś, dzisiaj? Coś, taki czego... natłuk szkoleń, które ty prowadzisz, które ja prowadzę, które Karol prowadzi. I 90% moich gości prowadzi jakieś szkolenie. No to jakbym chciał być na każdym, to jest praktycznie nierealne. Co oni mają robić, żeby to było naprawdę dla nich rozwojowe i rozwojowe i skuteczne i dobre dla ich rozwoju i ich pacjentów? Pytasz o co bym polecił ludziom, którzy... Młodych fizjoterapeutów. Którzy jeszcze nie wybrali swojej drogi. To jest punkt. No ja wiem, bo piąty rok studiów, niektórzy wybrali, nie? Piąty, czwarty rok studiów, rok po studiach, chcą być dobrzy, boją się dotknąć pacjenta. To są naturalne problemy ludzi, którzy ty też miałeś. No jakby jest taki, co ja mu zrobię krzywdę, bo ogólnie... Gdy miałem studium jeszcze, no ale powiedzmy ludzie tak jak ja, którzy, no też jak ja, bo ja zacząłem pracę na trzecim roku jakby studiów w fizjoterapii, jak w sporcie, no ale... Dużo moich kolegów miało, nazwijmy to, dwie lewe ręce wychodzą ze studiów. Co oni mają zrobić, żeby lepiej się rozwinąć? Nie wiem, czego uczą w tej chwili na uczelniach. Czy dużo się zmieniło? Czy jest dużo autorskich programów? Kto uczy na studiach? Jeżeli myślisz, znaleźć dobrego nauczyciela, wiesz? W muzyce też tak się mówi, że rozwiniesz się, mając naturalny talent, rozwiniesz się, kiedy będziesz miał mentora, który nie będzie
jakby chował swojej wiedzy tylko dla siebie. Jeżeli pozwoli ci robić rzeczy, popełniać błędy na innych, ale jakby jeżeli ktoś jest świadomy, to nie da trudnego pacjenta osobie niedoświadczonej. To jest milion, tak jak mówiliśmy, czynników, które mogą wpłynąć na to, czy coś pójdzie dobrze, czy coś źle. Ale jeżeli znajdzie się osobę, która w jakiś sposób ci imponuje, to może warto się zaczepić, bo nawet jeśli to będzie tylko rok czy dwa takiej obserwacji, później uzna, że to nie jest dla ciebie, to łatwiej przeskoczyć. To już jest dużo. Tak, to już jest dużo, bo zobaczysz jakby taką, na czym polega dobra praktyka, jak zachowuje się ten człowiek w kontakcie z pacjentem, o co pyta, czy pyta, prawda? Myślę tutaj, bo tutaj nie chodzi o metody zupełnie, bo przecież możesz pójść w kierunku pediatrii, możesz pójść w kierunku geriatrii. Neurologii, która przecież mocno jakby odeszła od ortopedii, no przecież tam nie sposób porównać. Aczkolwiek mój kolega Jacek Czarnek ostatnio też zaproponował mi taki webinar na temat jakby pracy z barkiem u pacjenta po udarze, do którego staram się przygotować. No więc znaleźć dobrego mentora, o tak powiedziałbym. Zapomniałeś o najważniejszym, ale no właśnie przypomniałeś mi tym webinarem i Jackiem. U Jacka na jak ćwiczyć, tak, tamtą wziąłem zdjęcie, bo niektórzy to mieli tam, że ty pokazujesz jak ćwiczyć. Nie boisz się, że pokazując ćwiczenia bardzo ogólne, nazwijmy to sobie, komuś zaszkodzisz, że to będzie absolutnie przeciwwskazane w jakiejś jednostce chorobowej, że to będzie nie dla tego pacjenta, on zrobi coś nie tak i się będzie gorzej czuł niż przed, niż po? Ryzyko, że będzie czuł się gorzej po, istnieje zawsze. Zawsze. Nie boję się zupełnie, ponieważ ja mam taką zasadę od lat. Ja pokazuję tylko rzeczy, które sam sprawdziłem. Czy to na sobie, czy też na swoich pacjentach. Tam nie ma żadnej filozofii puszczania, wiesz, wódz wyobraźni i tak dalej. Nie, tam są rzeczy, które u większości pacjentów mają szansę odnieść pożądany skutek. Pewna statystyczna, istnieje możliwość, że komuś się tam pogorszy, no ale no, na litość, no, to nie jest tak, że masz 100% skuteczności i wiesz zawsze, co zrobić. Tak jak powiedziałem, jest to odrobina improwizacji. Ja odwołuję się do pewnej inteligencji przeciętnego człowieka i na tym to polega. No, jakby cały ten poradnik, który tam wtedy nagraliśmy, jest skonstruowany tak, aby pacjent mógł w pewnym momencie powiedzieć stop, dalej już nie idę, bo jest gorzej, prawda? I pacjent ma jasno powiedziane, że istnieje jeszcze ktoś taki jak lekarz, neurochirurg. A rzeczy ogólne, zwróć uwagę, to są najmniejsze ryzyko popełnienia błędu. Jeżeli będziesz bardzo specyficzny, bardzo taki drobiazgowy, to istnieje ryzyko, że ktoś będzie robił źle i wówczas jakby zwiększamy sobie szanse, że może poczuć się gorzej. Okay, ostatnie pytanie i też trudne, bo to już same trudne pytania są coś dzisiaj. Kupić. To jest takie moje pytanie z mojej działki marketingowej. Na moment odcięło twoje pytanie, więc nie usłyszałem początku, gdybyś mógł powtórzyć. Okej, jeszcze raz, to pytanie, które to jest z mojej działki marketingowej troszeczkę, czy jakby z sprzedażowej. Co ja od ciebie mogę kupić? Mój czas i zaangażowanie. I tym właśnie pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek Dachowski Pyta, a moim gościem był... Rafał Krasicki. Bardzo dziękuję za zaproszenie i czas. Dziękuję ci bardzo. Było mi bardzo miło ciebie gościć i mam nadzieję, że to jest wielka wartość dla tych wszystkich osób, które odsłuchały ten podcast. Jeżeli tak było, to w tym momencie warto by było pokazać innym, że odsłuchałeś ja, jak i Rafał. Dużo czasu poświęcić na to, żeby ten podcast przygotować i opowiedzieć wam o tym, co wiemy, więc wam tylko zostaje udostępnić i pokazać to, że skorzystaliście z tej wiedzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Dachowski Pyta.